Ten moment, kiedy żenisz się z córką twojej córki, która jest twoją córką, świadczy coś, że poszło nie tak. W każdej serii Crusader Kings 3 rodzi się dziecko, które swoim spojrzeniem mnie dosłownie przeraża. Tak jak to tutaj. No ale co się dziwić, skoro nazwałem go Talej. Serio? Jak ja mu mogłem nadać takie imię? W dzisiejszym odcinku nasz król Karol II będzie dążył do zjednoczenia w całych tutaj zachodnich Słowian, żeby potem, podejmując tą ciężką decyzję, stworzyć jedyny słuszny tytuł Królestwa Polski na tych terytoriach. Akurat bardzo dobrze się składa, ponieważ jest uzdolnionym taktykiem i całkiem niezłym organizatorem. Tylko czasem lubi sobie wypić podczas pielgrzymek. Pod poprzednim odcinkiem zostawiliście mało lajków, ale napisaliście sporo komentarzy na temat tego, jakbym miał reformować tą wiarę. Więc dzisiaj się tym zajmiemy. Również przy okazji. Oczywiście wcale przez nikogo przymuszony wprowadzam równość w naszej wierze. No to za waszymi poradami powybierałem to, co tutaj widzicie. Nie zmieniłem communal identity, sprowadziłem święte małżeństwa, więc będziemy się wrzeniali w rodzinie. Oraz tutaj musiałem się zastanowić, czy chcę Wurmungera, czy może kanibala, czy może składanie ofiar. I powiem szczerze, że tutaj bardzo fajnie to wygląda, ten Wurmunger, ponieważ member of the clear can serve as commander and champions. Tutaj mamy kilka takich aspektów, których mi jeszcze innych proponowaliście. Oczywiście wprowadzam... No tak, możemy mieć Lay Clare, czyli możemy posiadać budynki sakralne jako władca, wybór władcy wiary temporal, małżeństwa poligamiczne, oczywiście rozwody dozwolone, wrzenianie się we własną rodzinę jak najbardziej dozwolone, nie jest to źle widziane. W dewiacji zaakceptowałem tylko witchcraft, bo jak widzicie, punktów musimy wydać tak czy siak dość sporo. Pozostałe rzeczy chyba już niezmienne będą w tej naszej religii. Teraz pozostało nam tylko jakoś wykombinować dodatkowe 2000 punktów piety oraz poprawić relacje jeszcze z trzema wasalami. No to najpierw z tym panem brodaczem, może dajmy mu gifta na początek. No i oczywiście Suwej. Bardzo też dziękuję za zwrócenie uwagi, że tutaj te ikonki nie równają się tym ikonkom, bo naprawdę to jest mylące, że tu dostajemy punkty piety, a tu jest napisane devotion, tutaj napisane jest fame, a tutaj mamy do czynienia z prestiżem. Te same ikonki powinny oznaczać to samo, a nie różne rzeczy, prawda? Bratu nadałem teraz tutaj tytuł księcia Moraw i będziemy mu odbijali tutaj powolutku. Ale może najpierw stoczymy dużą wojnę z Królestwem Danii. Chociaż może najpierw to ja spróbuję zabić tego króla, żeby była łatwiejsza wojna. Jak spojrzałem na te liczby, to nie ukrywam, że troszeczkę się przeraziłem. Tego w międzyczasie tutaj podporządkujmy sobie Królestwo Litwy. Tak, musimy to zrobić, nie mamy z tym większego wyboru i tak ten obszar cały musi należeć do nas. Tutaj jak już widzicie, tłuczymy się z wojskami litewskimi, raczej nie będą mieli z nami chłopaki szans, ale z tym może być różnie. No i najeżdżamy Litwę jednocześnie, tocząc tutaj boje z wieloma armiami litewskimi. Następnie podzielę nasze armie na mniejsze, po 2000, żeby okupować większy obszar. Jedną główne siły pod dowództwem mojego króla zostawiam w okolicy, żeby broniły naszych armii. I mamy chyba bitwę tej wojny, bo tutaj zwyciężamy naszego przeciwnika, chociaż jeszcze totalnie nie padł. Ale jego wojska zostały rozbite, więc w tym momencie to już nam zostało to tylko zwyczajnie okupować. Boże, to zaznaczanie armii tutaj jest masakrycznie ciężkie. Nasz władca w międzyczasie stał się teologiem, czyli w zasadzie jeszcze zwiększyliśmy nasz income piety. Czyżby to miała być ta bitwa, która da nam już ostateczne zwycięstwo? Zobaczmy to. Tak, udało się. Boże, ile tych bitew tu musiałem stoczyć. Zdobyliśmy 350 punktów sławy. A Królestwo Litwy stało się naszą integralną częścią. No to teraz zostało nam tylko poczekać trochę, odnowić wojska i ruszyć na Danię, która jest chyba właśnie wykańczona przez bunty. I to jest naprawdę dobry moment, żeby na nią uderzyć. Jak po każdej wojnie, mam trochę złapanych ludzi, których możemy posprzedawać, o ile jest to opłacalne. Z tym panem to ja sobie poczekam. Z tym dzieciochem też. Mogę też utworzyć kolejne tytuły królewskie, co jest mi na rękę, bo dostajemy bardzo dużo prestiżu,
a pieniądze jeszcze zdążę sobie odrobić, chociażby sprzedając tych bardzo drogich więźniów. Mogę już utworzyć tytuł Imperium, ale nie jest to moim celem, przynajmniej jeszcze nie teraz. Ach, trochę tutaj za dużo tych tytułów książęcych noszę, więc muszę się chyba pozbyć trzech. I chyba musimy po prostu wykorzystać moment do ataku na Królestwo Danii, żeby zdobyć Królestwo Pomorza dla siebie. Aha, tylko że ich największym sojusznikiem jest mój sojusznik, którego chciałem wezwać do tej wojny. No to chyba nic z tego. Ale jednak do intrygi udało mi się zaprosić 5 dodatkowych osób i mamy całkiem niezłe szanse, żeby zarąbać tego króla. No, myślę, że takie działania jak najbardziej odzwierciedlają cechę charakteru cierpliwość naszego władcy Karola II. I uda się, nie uda się, uda się, nie uda się. Ha! Udało się! Wyrąbiście. Declare war! Pomorza poproszę królestwo. Teraz to już będzie łatwiutko. Jeszcze się upewniam, tak, nie zdążył wziąć żadnych sojuszy. Jak widzicie, tam gdzie armia nie dałaby rady, no albo byłoby to dość krwawe, dały radę sztylety, a może i kobiety. Lecimy z inwazją. No i tutaj moje wojska pozwoliły sobie rozproszyć po bardzo dużej części ich terytoriów. Przydałaby taka się opcja Carpet Jazz Europa Universalis 4. Jak i szybkiego łączenia tych armii, bo... A co to za najemnicy? Okazało się, że nie jestem po prostu jedynym władcą, który chciał skorzystać z sytuacji i najechać osłabione Królestwo Danii. I nie zmienia to faktu, że troszeczkę się zdziwiłem, jak wyskoczyło mi 6 tysięcy najemników, którzy zaczęli plądrować tutejszą okolicę, no i musiałem na to zareagować. I zdobyłem wszystkie tutaj terytoria. Oh my god, ile mnie czeka dzielenia teraz. Jeszcze tylko uzurpuję sobie tytuły tutaj książęce, bo widzę, że nie przeszły na mnie z jakimś dziwnym trafem. I znowu tysiące wydane, no trudno. Ale i zarabiamy nieźle, więc nie jest tak źle. Mój młodszy syn dostanie całe księstwo Neutmarku, Nordmarku, jakkolwiek się to wymawia. Plus wszystkie terytoria, niech sobie to dzieli sam. Księstwo jakiegoś Lausitz dostaje mój najmłodszy syn, co prawda jest on trochę chorowity, ale może da radę. A mój brat dosłownie dostanie teraz tutaj tytuł księcia Mecklenburga. No nie dostał tutaj dużo terytoriów, więc może nie urośnie w siłę, a jednocześnie jest zadowolony. Oho, jeszcze komuś Gdańsk i Świecie mogę oddać. Gdańsk nie ukrywam, że chętnie bym zachował dla siebie, bo to może być przyszłościowo, jakoś tak przewiduję, dość bogate miasto. Ale jak patrzę, jakie tutaj są terytoria w tych Czechach, to nie ukrywam. Ale bym to zachował, jak ja bym tu przeniósł stolicę, jak ja bym to rozwinął. W sumie jak tak patrzę, to zostawienie Krakowa jako stolicy naszego królestwa to raczej nie jest dobry pomysł, no ale raczej trudno będzie cokolwiek innego tutaj zrobić. Tym bardziej, że to jest najbardziej rozwinięta prowincja w moim królestwie. Mogę też utworzyć takie Imperium, Salt Baltic Empire, bo posiadam wszystkie do tego tytuły, ale może jeszcze nie teraz. Tutaj doradcę weźmy, przestawmy, żeby zajmował się sprawami wewnętrznymi, bo musimy poprawić relacje z naszymi wasalami przed reformacją wiary. Jak widzicie, mamy 16 na 23, którzy się zgodzą. Najlepsze jest to, że zgodzą się chyba wszyscy, no prawie wszyscy książęta, a zostali mi hrabiowie, no 3 książąt mi zostało. No to jest lekki problem. Wyruszamy na małą wojnę, gdzie musimy podbić tą jedną prowincję, żeby mieć wszystkie prowincje księstwa morawskiego. Jednocześnie czekają nas tutaj jakieś bitewki do stoczenia, ale nasi przeciwnicy realnie nie mają z nami szans. My mamy 20 tysięcy wojów. Ja nie wiem, jak państwa feudalne mają przetrwać obok państw plemiennych. To jest po prostu chyba niemożliwe. Trzeba chyba tutaj wygłosić przemowę. No i się udało zjednoczyć naszych żołnierzy. Przy okazji wygraliśmy wojnę, jeżeli kogokolwiek to jeszcze obchodzi. No bez jaj, jeszcze tutaj nam została prowincja do podbicia ostatnia. A co to za blondyna? Milf. Myślę, żebyśmy się dogadali, gdybym nie musiał cię najechać o to księstwo, moja droga. Ale może w przyszłości. Wojska okupują terytoria, a druga połowa armii rusza na wielką bitwę. No to my ich dosłownie tutaj zmierzymy chyba. Tak, jeszcze się wbili w nas, to jest jeszcze dodatkowo dla nas na plusie. Wygrałem bitwę oraz złapałem jakiegoś pana tutaj, więc Enforce Peace robimy. I chyba już wszystko mogę. Serio? Rebelia chłopska?
Trochę więźniów znowu mam do sprzedania. Po tej wojnie ich liczba wzrosła do 31. Udało się, mamy to. Unite the West Slavs. Możemy to zrobić. Dostajemy 750 punktów prestiżu i pozbędziemy się wszystkich tytułów królewskich z tego regionu. Nie wiem, czy to jest super dobre. Dajcie znać w komentarzach, co wy na ten temat myślicie. No ja do tego dążyłem, bo chciałem zjednoczyć tych wschodnich Słowian. W tym momencie. I szczerze mówiąc, rzadko takie rzeczy się widzi. No a to wygląda teraz dość ciekawie, ale patrzcie, Królestwo Litwy nadal istnieje, czyli to tylko tytuły królestw z tego regionu, tak czy siak, mi zjednoczyło, więc ostatecznie tak czy siak będę musiał utworzyć imperium. Sakra, te liczby robią na mnie naprawdę wielkie wrażenie, a dobrze wiem, że jak przejdziemy na feudalizm, tutaj będzie maksymalnie z 5000. Mój syn, Talej, Boże, jak go mogłem tak nazwać, znalazł sobie jakąś żonę, co jest bardzo dziwne. Że nie miałem na to wpływu. I pewien dzieciak, który jest księciem pruskim, który się nie chce nawrócić na jedyną słuszną wiarę, a tak się składa, że jego młodszy brat już chce. No to myślę, że się tutaj dogadamy, nie? Sztylet w plecy. Dopiero ma wierną żonę. A ja nie mam szczęścia jakoś do tych książąt pruskich. Każdy chce się buntować. I każdy po prostu, ale to każdy nie jest mojej wiary. O, temu dałem trochę grosiwa. Wiary chyba jeszcze nie może zmienić, póki nie rządzi tym księstwem. Pi są śmieszni. To jest po prostu... Serio? Nie. Przecież to jest... Nie. Więźniowie, wasze poświęcenie będzie pamiętane, bo okazuje się, że to są wszyscy więźniowie. No, tylko na tych muszę uważać. Którzy dają mi 25 punktów piety. No to za chwilę reformujemy wiarę. Trochę długa lista. Moi drodzy, mamy to 23 z 23 wasali zmieni wiarę. Dopilnowałem tego. Specjalnie zrobiłem kopię save'a jeszcze przed zmianą wiary, jeżeli bym coś tutaj popsuł. Napiszcie mi to koniecznie w komentarzach. Jeżeli cokolwiek tutaj zrąbałem, mam kopię save'a. Powiedzcie, czy wszystko jest dobrze? No i miejmy nadzieję, że kraj mi nie wybuchnie. Reform Fate, 4125 punktów. The Benefits of Słowackia Prawda can never be changed once it's been reformed. A mogę zmienić nazwę tej religii? W sumie? Halo? A, chyba nie. Jeżeli mogę, to mi piszcie. I tak to nam się prezentuje. No, dość nieźle. Old Slovian. Ej, ale to tylko w kilku prowincjach się zmienia. Ale mam przejebane! Wiecie, ile ja teraz buntów będę miał? O kur... No i odpaliło się. Reformacja Słowian. Powstała nowa religia, ale to jest jedna wielka pomyłka, jak to wygląda. No i dlatego się tak bałem robić duże imperium, bo będziemy mieli teraz z tym dość spory problem, żeby to wszystko nawrócić. Chociaż tutaj 20 miesięcy. Będzie trzeba to wszystko teraz masakrycznie przyspieszyć, a tutaj panu to ja chyba podziękuję. Co to za pani 36? Ja ją chcę tutaj? Ja ją chcę? Co za potwór? To nie z wyglądu, tylko wiecie, ze skilla. No i nie ukrywam, że jakbym chciał, mógłbym już teraz wprowadzić feudalizm. Ale ja najpierw tutaj muszę zebrać jakieś 5000 golda, zanim to zrobię. Będzie mi to niezmiernie potrzebne, mieć taki zapas gotówki, bo ja pamiętam, co się stało, jak poprzednio przeszedłem na feudalizm. Aha, innovativeness. To chyba coś źle zrobiłem. No nic, nieważne. Chociaż tu już mamy większość rzeczy... Nie no, zaraz będziemy mieli wszystko zbadane, tak naprawdę. Ale mogę mieć teraz kilka narzeczonych. Typie, będziesz korzystał? Wiecie, co jest najbardziej chore? Mogę się ożenić z własną córką. To jest mega, mega niefajne.